Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Sonic Adventure DX z historii Gammy. Jej! I tak, ostatnio uciekliśmy Eggmanowi. I tak wam powiem, taka ciekawostka, że w ostatnim odcinku zrobiliśmy połowę już historii Gammy. Tak, ledwie jeden stage i parę cutscenek, już mam połowę gry. Dobra. To jest ogólnie ostatnia historia, jakbyście się nie... Gdybyście mogli domyśleć przed finałem, rzecz jasna. Gdzie mam teraz iść? Czy mogę to rozwalić? Nope. Więc chodźmy tam. Tam zawsze może być coś. Nie pamiętam. Nie walczymy tutaj z Eggmanem. A nie, ja wiem, gdzie mam iść. Wiem, gdzie. Już wszystko wiem. Mamy iść do Windy Valley. Już chciałem powiedzieć Windy. O, nie ma klucza. To według mnie jest dziwne, dlaczego nie ma klucza, skoro teoretycznie już powinien być, bo Sonic i tej jest byli na Eggkarrierze. Więc klucz musiał być tam. Ale no dobra, no. Nie, żebym się czepiał. Czy ja to mogę podnieść? O. Znaczy, on może przejść w ten stan. O, świetnie. Bo w tym stanie on jest znacznie. Gamma jest znacznie szybszy. Więc wolę po prostu stan, gdzie on jeździ, a nie chodzi. Co jest dosyć zauważalną różnicą. Windy Valley. Destroy E103. Teraz pewnie się zastanawiacie. Teraz za. Aha. Już? Serio? Most się zawalił, no nie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego. On mówił przecież, że chce ich uratować, a. A tu nagle, że on chce. A tu nagle destroy. Otóż jest tu destroy, dlatego że Gammie chodziło o ptaki uwięzione w ich. Że to są jego przyjaciele. Bo w końcu on jest jednym z nich. Więc to było chyba jasne, że on musi uratować fliki, a nie roboty. Więc dlatego tak jest, a nie inaczej. No i jest fajnie. No i ogólnie historia Gamma ma najwięcej, że, nie wiem czy najwięcej bossów, ale najczęściej. I musimy walczyć ze wszystkimi. Nie wiem jak przetłumaczyć ten znak grecki, nie wiem czy to jest grecki, ale dobra. Ogólnie one są, te roboty bardzo proste do pokonania. I już. No i uwolniliśmy flikiego jakiegoś. Na tym polega ratunek. No, a tym flikiem była papuga. Delta to był. Alfa. Delta. Nie. Nie wiem, kiedyś to będę musiał sobie zobaczyć. Może jeszcze w tym filmie zobaczycie tą numerację. Nie wiem, bo ja to muszę od razu chyba zmontować. Bo jeszcze dzisiaj to wysyłam. Dzisiaj, czyli niedziela. Dzień przed moim egzaminem. Lel. Dlaczego, pewnie się nie zastanawiać, dlaczego się nie uczę? Dlatego, że po prostu wychodzę z faktu, że jeżeli bym się uczył na ten egzamin, to bym jeszcze miał większy stres, bojąc się o to, że czegoś zapomnę. Jako już, oczywiście powtórzę sobie, żeby nie było jakieś takie rzeczy, ale po prostu nie tak się fest uczyć, bo tylko będę miał... Po prostu kiedy się więcej jak będę umiał na ten egzamin, to więcej zapomnę. Więc no... Tego bym nie chciał. Ale cóż, będzie okej, okay, trzymajcie za mnie. Znaczy, no fakt faktem, że już jest dawno po tym egzaminie. Znaczy... Wy to oglądacie o 16, więc nie jest jeszcze po tym egzaminie. Znaczy nie, już jest. Kompletnie. Znaczy nie, mam nadzieję, że trzymajcie za mnie kciuki. O! Pozdrawiam wszystkich, którzy będą pisać ten egzamin.
Uiii. Dobra, chodźmy do Red Mountain. Tam mamy kolejnego E-104. Nie wiem, jak te roboty mają numerki, ponieważ nigdy tak zbytnio nie przywiązywałem do tego uwagi. Miałem go po prostu w dupsku. I Gamma ma chyba najmniej upgrade'ów, z tego co pamiętam. Bo tak, chyba ten jetpack i chyba jeszcze coś, tylko nie pamiętam co to było. Jestem głupi. Dobra, chodzę górą, bo górą jest akurat łatwiej tutaj. No to sobie pochodziłem. Zaraz co? Dlaczego nie mogę tu górą? To jest nie fair. Ja nie mogę. Jakie to było nie fair. No bo nie. O kurde. Nie interesują mnie na szczęście pierścienie. To jest akurat ostatnia rzecz, jaka mnie to tutaj obchodzi. Swoją drogą, ostatnia rzecz chyba, jaka mnie w ogóle obchodzi w tym let's play, żeby zbierać pierścienie. Ui. Jestem ciekaw, czy Sonikiem, jakby się glitchowało, to dałoby się dotrzeć do drogi Gammy. Bez, wiecie, kodów na bunt jumpy i te sprawy, ale po prostu... No, po prostu. Żeby jakoś dotrzeć do tej drogi Gammy. Byłoby ciekawie. Bo na przykład... No. E-104... Coś. A, dostajemy ten jetpack i chyba lepsze nasze ramię, w sensie, że lepszy pistolet, coś w tym stylu. I? Jak on się zwał? No, ptaszek wyleciał. Epsilon. E-104 Epsilon. Bo to już wiem, że E to jest Epsilon. No, Fajnie się tej rzeczy uczę, właściwie. No. E-103 Delta. E-104 Epsilon. Rescue mission accomplished. E-105 Zeta. E-101 Beta. Location unknown. Perhaps aboard the egg carrier. Okej, czyli po Epsilonie jest Zeta, przed Gammą jest Beta. Okej. I tak mnie zastanawia, skoro jestem Beta, Gamma, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, to jak się zwał E-100. To jest ciekawe. Nie wiem, trzeba będzie sobie przejść, co jest przed betą. No jest jeszcze alfa. No. Chociaż w sumie to by wiele wyjaśniało. Alfa. Najprawdopodobniej E-100, czyli S100, to był alfa. Lel. Ciekawe, jaki miał kolor. Dobra, idźmy na Egg Carrier. Tam jest E-105 Zeta i E-101 Beta. Accessing data. Hot shelter. E-series location confirmed. Unlocking hot shelter sector now. No to lecimy na Hot Shelter. Tam uratujemy bodajże Zeta, z tego co pamiętam. Uiii. Gdzie jest Hot Shelter? Hello. Hot Shelter to jest tam, gdzie był ten basenik Eggmana. Tylko tam był. Tam jest, znaczy. Fajnie w ogóle to wygląda tak na tle oceanu. Lel.
jestem ciekaw, czy mogę tutaj zmienić ten. Nie, ale wiecie co? Jak kiedyś będę robił jakiś odcinek bonusowy czy coś, bo z pewnego moda chciałem zrobić odcinek, to zobaczymy sobie przy okazji tu. Albo na live streamie z wersji... nie, chociaż... Nie, to jest zbyt ryzykowne. To nie wiem, z czegoś na pewno. Jakoś tam spróbuję wleźć. Dobra, to jest do Hot Shelter. Hello? Rozumiem, że tam nie mogę wejść. Teraz, jakie miałem się dostać na Hot Shelter? Może tak? A no tak, tam chyba nie wiem. Po prostu nie wiem. A tu? Nie. Tu jest więzienie, a tu jest co? Tu jest Hot Shelter. A ja tam przypadkiem nie byłem? Nie, coś mi się chyba pomyliło. Nie wiem, ja na serio nie wiem już. Ja nic nie wiem. Nie, no nie. A, przynajmniej mam tarczę. Jakieś to jest pocieszenie. No i teraz takie moje zapytanie małe. Dlaczego te roboty mnie atakują w ogóle? Czy one nie są przypadkiem po mojej stronie? Znaczy... Chociaż... nie wiem. Ale... No tak, są niby po mojej stronie, ale... Czy nie powinni one mnie nie atakować? W końcu Eggman nie wie, że ja niszczę roboty. W sumie to nawet sam je wysłał... na zgubę, więc... Co by mu to nawet robiło, gdybym... niszczył te roboty? Nie wiem. Eggman, tego nie zrozumiesz. Okej. Pciąg! Pieniążki, znasz pieniążki. Pierścienie. Ale to jest w ogóle chamskie, że jest coś takiego jak ta paczka z jednym pierścieniem tylko. To jest hamowa. Co tu jest? Tu jest woda. Nie chciałbym się w to zapuszczać. Więc co, bądź woda na gamę nie jest dobra, nie jest dobrym pomysłem. Więc raczej wolałbym z tego pomysłu nie skorzystać. Lel, gdzie jestem? Kamera do mnie. Free camera. No, bo tak troszeczkę, no niezbyt. Nie! Ono tu. O. Lel, ja poruszam tym skanerem, czy jakoś tak. Dobre. Co, ja to tak aha. To ja mogę strzałem aktywować ten guzik. Nie no, ja parę rzeczy tu się nawet dowiaduję. Lel. Poleciał, a raczej pojechał. Przypomina mi co jeden poziom z Sonic Heroes. Nie będę mówił jaki, bo zaspoileruję. Oczywiście Sonic Heroes będzie następny. Kurde, zabrałem tą, którą nie chciałem, tarczę. Lel, kurde. Sonic Heroes będzie oczywiście kolejną grą po Sonic Adventure 2. Serio? O kurde. Dobrze. Chyba tak, nie jestem... Nie wiem jak to sobie rozplanowałem, ale na tą chwilę to jest Sonic Heroes po SA2. Jak to będzie dalej, nie wiem. Może zostanie wydane SA3. I wtedy będę miał przesrane. Lel. Dobra, do it.
Dobrze się, że muszę tu skoczyć. Ło! Dot perfect strzał, kurde! Perfekcyjnie to zrobiłem, nawet nic nie musiałem omijać, kurde, to się nazywa skill. No to jest Zeta. I jak widzicie, częścią jego obudowy jest Dreamcast, co jest fajne. Szkoda tylko, że Nintendo tego nie zauważyło, kiedy została robiona ta gra. No i tak jakby Nintendo promowało Dreamcasta w wersji GameCube'owej. W sumie PC też promuje teraz Dreamcasta, więc no tak trochę. Ale szybko nam poszło. Jak widzicie, on troszeczkę inaczej wygląda. Ale no w sumie wygląda tak. W sumie to jest jego oryginalny wygląd. On nigdy inaczej nie wyglądał. On dokładnie został tak zrobiony. No i pozostał nam jeszcze tylko i wyłącznie beta. Ale będę miał mało do tłumaczenia w tym filmie. Więc idziemy tam, gdzie mieliśmy potyczkę z Kajasem, bo tam będzie beta. Taki mały spoiler. Ale będzie krótki odcinek, ja nie mogę. O kurde, lebele. E-105 Zeta rescue complete. Units remaining. Gamma. Beta. Tak ogólnie to Gamma właśnie powiedział, że chyba coś w stylu robotami, które zostały, jest Gamma i Beta. Niestety to jest właśnie prawda. Ale dobra, chodźmy na naszą finałową walkę i przekonać się, dlaczego mój ton głosu jest troszeczkę teraz smutniejszy. No i walka z E-101 Mark II. On jest potężniejszy niż te wszystkie inne roboty razem wzięte. Ale tak samo łatwo do pokonania. I ma całkiem niezły ten, tchim. Przyznam. Ale bardzo mi przypomina jedną piosenkę z Sonic Gravity? Nie, to nie tak się nazywało. Sonic Riders Zero Gravity, o, tak się nazywało. I Sonic the Movie. Też mi to przypomina. Sonic Ova, o. Takie połączenie tych dwóch. Dobra, ale jedyna szansa nasza go uderzyć jest wtedy, kiedy on właśnie nas szarżuje. No jak widzicie, został nam tylko jeszcze jeden hit dla niego, żeby go pokonać. I on od czasu do czasu strzela nas z tego swojego działka. For some reason. I zaraz jak nie wywali takiego ogromnego... O właśnie. A ten, jak widzicie, jest potężny wybuch. Taka bomba nuklearna porządna. No i papa. Beta. Ej, mógł go przesuwać. Lel! Ale fajnie. No i to tyle z historii Gammy. Tańczy. Beta tańczy. Lel.
Więc co to dowód, że historia Gammy kończy się przed historią Amy? A więc tak, ludzie. Właśnie dlatego miałem taki smutniejszy ton pod koniec. Ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy postać w Soniku jakaś ginie. Ta Gamma, szczerze mówiąc, mi się podoba. Mechanika była fajna. Strzelania. Fajnie było, gdyby na przykład w Sonic Adventure 3 gdyby mieli dodać jakąś postać, to byłaby to postać wzorowana na Gammie. Bo po prostu za mało takich postaci jest w Soniku. Takich porządnie zrobionych z porządnym... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Klimatem. Ale tak, ludzie, to było na tyle. Oczywiście w następnym odcinku za tydzień ukończymy już grę kompletnie. I będziemy mogli startować z Sonic Adventure 2. No i tak. Temat muzyczny Gammy, który praktycznie nie ma nazwy. A nazwą jest... Theme of E-102 Gamma. Naprawdę, nie ma nazwy. Ten soundtrack. Ten temat muzyczny. A więc tak, żegnam się z wami ostatni raz przed końcem. Przedostatni raz w Sonicu Adventure DX. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.